Dzień dobry, my nazywamy się Make Life Harder. A to jest Make Poland Great Again. Zanim zaczniemy, chcemy się odnieść do paru uwag, które pojawiły się po naszym pierwszym odcinku. I nie chodzi wcale o pytanie, czy jesteśmy zaginionym odcinkiem Studia Jajo, bo to chyba jest oczywiste, tylko o to. Można nam wierzyć albo nie, ale przed nami naprawdę siedzą ludzie, tacy z krwi i kości. I czasami, jak coś ich rozbawi, to rzeczywiście wydają z siebie dźwięk. Zresztą, zobaczcie sami. No dobra, podobno najtrudniejsze zawsze pierwszy suchar, a że mamy go za sobą, to idźmy dalej. Tak naprawdę nasza publiczność jest trochę większa i trochę bardziej żywiołowa i wygląda tak. Banda nieudaczników na umowach śmieciowych, którzy byli odpowiedzialni za montaż dźwięku w poprzednim odcinku, została już na szczęście rozstrzelana, także miejmy nadzieję, że od tego momentu będzie już tylko lepiej. Ale dość o takich poważnych tematach jak śmiech z puszki. Przejdźmy do czegoś lżejszego. Druga wojna światowa. A właściwie to, co stało się po wojnie, albo właśnie się nie stało. Dzisiaj mówienie o reparacjach jest po prostu upominaniem się właśnie o sprawiedliwość i o to, co się Polsce należy. Jak większość zdań, które wypowiada premier Szydło, to również urodziło się w głowie Jarosława Kaczyńskiego. Czy otrzymaliśmy jakiekolwiek odszkodowanie? Nie! O co właściwie chodzi? Zwyczajowo przyjmuje się, że jak jeden kraj napada na drugi, równa miasta z ziemią i morduje ludzi, a na koniec jeszcze przegrywa, to potem musi płacić reparacje, czyli odszkodowania za to, co zepsuł. Chyba, że jesteś Polską. Wtedy temat reparacji jest oczywiście złożony i wielowątkowy. A jako, że zaczął się rok szkolny i podręczników nie ma i nie wiadomo, kiedy będą, to robimy szybką powtórkę z podstawówki. Lekcja pierwsza. Historia. Mamy rok 45. Właśnie skończyła się II wojna światowa. Polska jest w ruinie, ale takiej prawdziwej ruinie, nie takiej jak za platformy, czyli zburzone budynki, nie ma jedzenia, a jak chcesz pograć z kumplem w piłkę, to nie możesz, bo on nie żyje, bo zabili go Niemcy. I wtedy na konferencji w Poczdamie zapada decyzja, że za całą tę hatakombę mają zapłacić Niemcy. I faktycznie płacą, tylko nie nam, a ZSRR, który obiecuje, że z tej kwoty odpali nam 15%. Obiecuje. ZSRR. No i tyleśmy ten hajs widzieli. Jakby tego było mało, w 1953 Bolesław Bierut, ówczesny premier Polski, jeszcze bardziej komplikuje całą sprawę i oficjalnie zrzeka się prawa do reparacji od Niemców. Ale do tego jeszcze wrócimy. Temat na jakiś czas umiera. Wraca na chwilę w 2004, kiedy Sejm jednomyślnie przyjmuje uchwałę wzywającą polski rząd, aby może się jednak o te reparacje postarać. Ale wtedy premier Belka ma inny pomysł. Otóż sprawa wszelkich odszkodowań, reparacji między Polakami i Niemcami jest zamknięta. I na tym właściwie moglibyśmy zakończyć, ale byłoby to dziwne, bo ta historia dopiero się rozkręca. Kiedy Belka ogłaszał swoją decyzję, ktoś w tym samym czasie zaczął grzebać w papierach i w MSZ znaleziono notatkę, z której wynika, że Bierut owszem zrzekł się reparacji, ale pod presją ekonomiczną ZSRR. W skrócie, jeśli my zrezygnujemy z roszczeń, to ZSRR wspaniałomyślnie przestanie kraść nam węgiel. No dobra, może nie kraść, ale wywozić go z Polski za bezcen. Sęk w tym, że w świetle prawa międzynarodowe umowy zawierane pod przymusem militarnym, politycznym czy właśnie ekonomicznym są nieważne. Ale węgiel nie węgiel, przymus nie przymus, dla niektórych polityków to wszystko i tak nie ma znaczenia. To trzeba wyjaśnić, bo w 1953 roku Polska nie była krajem suwerennym. Była krajem, który no, w 100% podlegał Związkowi Sowieckiemu, Radzieckiemu. Nikt nie kwestionuje braku suwerenności PRL. PRL miał tyle wspólnego z suwerennością, co ten program z Last Week Tonight John Olivera. Pytanie, jakie trzeba w tym momencie zadać, brzmi, czy jeśli zaczniemy kwestionować niewygodne dla nas akty prawne PRL-u, to czy za chwilę nie pojawi się ktoś, kto zacznie kwestionować inne akty prawne PRL-u, na przykład traktaty graniczne i okaże się, że od jutra Polska nie wygląda tak, tylko tak. I o ile nikt nie płakałby po Szczecinie i jego urodziwych fawelach, o tyle jeżdżenie na openera z paszportem byłoby już upokarzające. Nie mówiąc o wymianie walut na przejściu granicznym między Polską a Mazurami. Ale dobra, zostawmy historię. Lekcja numer 2. Matematyka. Matematyka. O jakich w ogóle kwotach mówimy? Po wojnie specjalna komisja wyliczyła straty i oszacowała je na dzisiejsze, uwzględniając inflację,
869 miliardów dolarów. Minister Waszczykowski idzie nawet dalej. Reparacje, czyli odszkodowania za wojnę od Niemiec powinny sięgać biliona dolarów. Być może jeszcze więcej, dlatego że takich dokładnych wyliczeń nie zrobiono przez 70 kilka lat. Na koniec i tak wszystkich zakasował magazyn sieci, który wyskoczył z kwotą 6 bilionów dolarów. Skąd taka kwota? Do biliona za straty materialne dodano 5 bilionów dolarów za straty ludzkie, czyli mniej więcej po milionie za każdego obywatela. Także jeśli ktoś z Państwa cierpi bóle egzystencjalne i zastanawia się, ile jestem wart, to uspokajamy. Jesteś wart milion dolarów. Ale wracając do tematu. 6 bilionów to jest 6 i 12 zer, czyli 6 milionów milionów. Jeśli pomnożyć to przez aktualny kurs dolara, to wyjdzie nam kwota 21 bilionów, czyli 21 milionów milionów złotych. No i to są takie kwoty, które widujesz tylko wtedy, kiedy się głupio bawisz na kalkulatorze. I trudno się tutaj nie zgodzić z wiceministrem jakim? Może, nie jeśli chodzi o znajomość trudnych słów, ale z tezą, że gdybyśmy mieli więcej pieniędzy, to faktycznie Polska byłaby bogatsza. Jak wyliczyło Money.pl, za 6 bilionów dolarów moglibyśmy wybudować 600 tysięcy kilometrów autostrad. A że w Polsce wszystkich dróg publicznych jest około 420 tysięcy kilometrów, to każdą osiedlówkę można by zamienić w autostradę i jeszcze zostałoby na iPada dla każdego głodnego dziecka w Polsce. Więcej, Polacy przez prawie 100 lat nie musieliby płacić podatków. Pytanie, jakie w tym momencie należy zadać i z którym wstrzymujemy się od początku tego odcinka, brzmi: czy Polska ma szansę zobaczyć te pieniądze? Oczywiście, pod warunkiem, że jesteś tekstem z piosenki Anity Lipnickiej. Wszystko się może zdarzyć. Nawet jeśli Niemcy postanowiłyby rozłożyć kwotę 6 bilionów dolarów na raty i oddawać nam rocznie 1% swojego budżetu, to całą kwotę spłacaliby przez ponad 1500 lat. I to nie jest żart. No, Polacy z przyszłości na pewno wspominaliby nas z taką samą serdecznością, z jaką my dziś wspominamy ten moment w historii, kiedy pierwsi Polanie zeszli z drzew i nauczyli się oddychać przez nos. Czy coś takiego. Lekcja trzecia. Wiedza o społeczeństwie. Sprawa jest na tyle trudna, że ciężko sobie wyobrazić, że ludzie, którzy nie potrafią wyciągnąć od Rosji wraku samolotu, nagle zmuszają Niemców do wypłaty bilionowych reparacji. Nasuwa się w takim razie pytanie, jeśli nie chodzi o pieniądze, to o co chodzi? Wszyscy chyba w głębi serca czujemy, że idea reparacji jest słuszna. Wątpliwości budzi tylko styl i moment poruszenia tematu. Wróćmy do 2004. O ile wtedy temat reparacji wypłynął jako reakcja na roszczenia Ricky Steinbach i Związku Wypędzonych, o tyle teraz wyskoczył z kapelusza Kaczyńskiego jak... Jak co? Jak Duda w 2015. Ha, ha, ha. Co takiego się wydarzyło, że prezes uznał, że akurat teraz powinniśmy porozmawiać o naszej trudnej historii z Niemcami? Trybunał Konstytucyjny, reforma sądownictwa, uchodźcy, Puszcza Białowieska. Każdemu z tych tematów towarzyszy ostra krytyka ze strony Unii Europejskiej. No a nie jest tajemnicą, że prezes Kaczyński bardzo nie lubi, jak ktoś mówi do niego podniesionym głosem. I z jego punktu widzenia dobrze byłoby jakoś ostudzić euroentuzjazm Polaków. Bo przypomnijmy, Unię popiera prawie 90% Polaków. Czyli twoja matka, twój ojciec, siostra, babcia, nawet wujek antysemita. Wszyscy z wyjątkiem twojego kuzyna Mirka z Ostrołęki, który oczywiście głosuje na Korwina. A jeśli mówimy o Unii, to nikt nie ma na myśli tego pana, który zresztą jest premierem Malty, czy tego pana, który jest akurat premierem Szwecji, czy tego pana, który jest francuskim aktorem. Kiedy myślimy o Unii Europejskiej, wszyscy widzimy tę panią. Dlatego jeśli chcemy Polakom zobrzydzić Unię, to może poprośmy Niemcy o bilionowe reparacje i poczekajmy, aż nam odmówią. A następnie zróbmy z tego aferę o złych Niemcach, którzy nie dość, że nie chcą nam zapłacić za zburzoną Warszawę, to jeszcze próbują nam tutaj wprowadzić kalifat i gender jednocześnie. Ale to znaczyłoby, że ktoś nas tutaj podpuszcza i dla doraźnych celów politycznych próbuje grać na najprostszych emocjach. Czyli pieniędzy nie było i nie będzie, ale chuj z tym. Pograjmy na antyniemieckich nastrojach, może uda się ugrać kilka punktów procentowych, a przy okazji od dziś na każde słowo krytyki zza Odry, wrzucanie nam kwot uchodźców i straszenie sankcjami będzie można odpowiedzieć: ale hej, ty zabiłeś mi dziadka, gdzie jest mój milion dolarów? I o ile Waszczykowski jeszcze mówi o potrzebie poważnej rozmowy z Niemcami, o tyle wiceminister Kownacki mówi już o potomkach zwyrodnialców, a w TV Republice pokazują to.
Na szczęście premier Szydło nie widzi problemu i zapytana o wpływ całej sprawy na stosunki z Niemcami odpowiada tak. Nie sądzę, żeby te relacje miały być pogorszone. A, no chyba, że tak, to sorry, nie było tematu. Dziękujemy Państwu, to było Make Poland Great Again. Ale... Ale zanim ostatecznie się pożegnamy, szybka lekcja geografii. Proszę pana. O, coś tam leci. No, proszę pana, wyplułem flamaster. Kim jest tu? Wyspa Guam jest bardzo blisko Kima. Tu są Hawaje. Nad Japonią już puścił bombę. I teraz jak se pan odwróci globus, on ma bardzo blisko, żeby strzelić, proszę pana, w Los Angeles, LA i Seattle. Prawdziwy Magellan. My nazywamy się Make Life Harder. Oglądajcie nas w każdy poniedziałek o 18 na gazeta.pl. A także na Facebooku i YouTubie. Do zobaczenia za tydzień. To gdzie ty mówisz? Nie wiem, gdzie. Jakiegoś Japończyka, taka ramen, jakiegoś zupę. Zrobić zupę, tak? Zrobić zupę, nie?